pandemicznych w Łapach. Według listy obecności jest obecnych 17 radnych. Wobec tego obrady są prawomocne. Ja tylko na początku jeszcze chciałem zwrócić się do osób, które nie są osobami publicznymi, ponieważ obrady sesji są nagrywane i jeżeli ktoś ma coś przeciwko temu, to proszę, żeby zgłosić do teraz, żeby się potem nie wątpliwości żadnych. Nie widzę tu zresztą osób, które by mogły przybrać, ale to tak na wszelki wypadek. Na początek pozwólcie Państwo, że powitam na naszym dzisiejszym posiedzeniu pana Jerzego Leszczyńskiego, marszałka województwa podlaskiego. Oraz po raz, który już to jest nie pierwszy raz u nas, pana dyrektora Józefa Sulimę, dyrektora Polskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Witam panią burmistrz, witam panią skarbnik, witam państwa sołtysów, widzę, że troszeczkę chyba jest, witam przedstawicieli jednostek organizacyjnych naszego urzędu, witam panią Irenę, która potykuje się obrady, witam pani i panów radnych. Jeżeli Państwo, witam mieszkańców, jeżeli są, ale to za chwilę chyba na razie nikogo więcej nie ma. W każdym razie zapraszamy, obrady są otwarte. Zapraszamy wszystkich. Na początku, jeżeli Państwo pozwolicie, chciałem, ponieważ jest pan marszałek, ma napięty harmonogram, jeżeli swoje działania, pracę, dlatego prosiłbym się na początku pana marszałka o przedstawienie nowej sytuacji, jeżeli chodzi o inwestycje wspólne, na inwestycje realizowane na, tutaj na rzecz naszej gminy. I może tyle na początek, panie marszałku, że można chociaż parę słów wstępu. Współpraca między urzędem, czy powiedzmy no, radą miejską, a panem marszałkiem, jak pan to ocenia. I perspektywy na najbliższy czas, co tu będzie się działo, jeżeli można by prosić panią marszałek. Władzę był wdzięczny. Proszę bardzo, panie marszałku. Tu mikrofon jest. Witam panie radcy. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Pani Burmistrz, wszyscy obecni na sesji Rady Miejskiej w Łapach. Witam wszystkich serdecznie i cieszę się, że chociaż chwilę mogę być tutaj z Państwem no i przedstawić to, co Pan Przewodniczący prosił. Jak wygląda współpraca. Ja na wstępie chciałem powiedzieć, że Łapy są dla mnie ważne, bo często przez Łapy zmierzam do Białegostoku, do Urzędu Marszałkowskiego. Także jeżdżę przez miasto i gminę Łapy i mniej więcej lub więcej orientuję się, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o Łapy pod różnymi względami. Zresztą często jesteśmy też w kontakcie z pani burmistrz i też tutaj z niektórymi radnymi mieszkańcami. Także Łapy są ważne z punktu widzenia też i aglomeracji białostockiej. Także jest to ważne, nie chcę powiedzieć zaplecze, ale dla Białegostoku jest dużo myślę, że tutaj się przemieszcza też mieszkańców, jeżeli chodzi o pracę do Białegostoku, ale nie tylko. I ten ruch rzeczywiście jest duży, co się widzi na co dzień, bo jak jeszcze dlatego no, zacznę może tutaj w ramach tej współpracy od inwestycji drogowych. Od już wielu lat no, ubiegamy się o to, wy jako samorząd, a myślę też i samorząd województwa przygotowywał się do tego, żeby zrobić drogę Białystok-Łapy. No i w tej chwili myślę, że jest wszystko na najlepszej drodze, żeby ta droga była realizowana. Ta część w Leosinie została zrobiona wcześniej, no teraz jakby cały już ten odcinek do Łap, z tym, że chcemy to zrobić też, żeby docelowo z obwodnicą Łap do Roszki Wodzki i do
Wysokiego Mazowiecka, ponieważ tam też droga ta wymaga przebudowy, remontu. No i właśnie wyjazd do Warszawy, także to jest, ta droga z różnych względów jest strategiczna, bo z jednej strony ważna dla Łap, dla powiatu wysokomazowieckiego, ale też jest takim jakby alternatywą dla drogi do Warszawy, do drogi S8. Bo później z Wysokiego na Zambrów mamy, zresztą Państwo do Warszawy pewnie tędy na Wysokie jeżdżą. Sami myślę, że wiecie, że myśmy najpierw przyjęli regionalny plan transportowy i te drogi wszystkie są w tym planie ujęte do realizacji w tym okresie, a więc do roku 20, a dokładnie 23, ale my to chcemy zrobić dużo wcześniej. Przede wszystkim odcinek Białystok-Łapy, złożone są wnioski do Krajowego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i tu szczegóły, na jakim to etapie, przedstawi dyrektor Sulima. Natomiast myślę, że cały odcinek jeszcze będziemy też składać na pozostałe obwodnice Łap. Mam nadzieję, że będzie jeszcze możliwość też skorzystania z programu Polski Wschodniej, a jeżeli nie, no to z naszego regionalnego programu operacyjnego, żeby już całą drogę zrobić, bo dalej oczywiście, jak powiedziałem, do Wysokiego docelowo. Wtedy była już to dla powiatu i wysokomazowieckiego, białostockiego już kompleksowo jakby sprawa rozwiązana, bo dla powiatu wysokomazowieckiego jest to też bardzo ważne. W tej chwili jakby najważniejsza inwestycja, jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo połączenie z Białymstokiem. To jeżeli chodzi o inwestycja, ta najważniejsza, myślę, dla Łap. Oczywiście jednocześnie myślę, że dla Was też jest i dla województwa bardzo istotna, chociaż tutaj nie jest realizowana przez samorząd, ale droga żelazna, więc kolej, która też czekamy z niecierpliwieniem, kiedy zostanie podpisane, zostaną umowy na właśnie już przebudowę, remont całej trasy do Białegostoku, ten E75, tak, to jest, już nie pamiętam, za Małkinią, to się zaczyna i tutaj aż do Białegostoku. Wiem, że wczoraj był dyrektor z polskich PLK i kolejowych i są już podpisane umowy na realizację tych alternatywnych odcinków, na remont objazdów, a więc Białystok Czeremcha tu na Sierce i będzie też dla Was też to jest istotne, remontowany odcinek tu Łapy Ostrołęka. Po wyremontowaniu tych odcinków będzie realizowany ten główny odcinek Małkinia czy Łochów chyba. Łochów, bo to Łochowa jest zrobione, Łochów Białystok. To jest w ramach Rail Baltica, no i tutaj patrząc na znaczenie w ogóle tego transportu kolejowego, który wzrasta, jeżeli chodzi o transport towarowy, jest to też bardzo ważne. I tutaj myślę, że też nastąpi duże ożywienie wtedy, wykorzystanie tej linii w transporcie, jeżeli ta inwestycja kolejowa zostanie zrobiona, w kontekście chociażby nowego jedwabnego szlaku, o którym no, dużo się mówi, ale też strona
na wschodzie, tutaj jeśli chodzi o Białoruś, Kazachstan, ale i Rosja, oni intensywnie to przygotowują i inwestują. Oczywiście Republika Chin to robi przede wszystkim, ich to środków jest finansowane, ale to przygotowują. No, dobrze było, żebyśmy my ze swojej strony też nie spóźnili się, bo nie wykorzystamy tych możliwości tranzytowych, jakie daje nam tutaj te linie, które przebiegają. Może nie będziemy głównymi jakby, bo główna linia biegnie przez Terespol, Modyszewice, natomiast tutaj też dla łap to by było istotne, bo mogą powstać też przy tej okazji, jeżeli jest infrastruktura, jest połączenie, mogą powstać jakieś firmy, tereny inwestycyjne już macie, także to wszystko razem się mocno łączy. Także myślę, że tu w ramach współpracy tej już bieżącej muszę powiedzieć, że dosyć intensywnie tutaj samorząd i zarząd miasta, gminy pracuje, pani burmistrz, bo patrzę, że praktycznie w wielu kwestiach są wykorzystane możliwości, jakie daje też nasze programy, a więc Regionalny Program Operacyjny w ramach tutaj naszego środków, które mamy, ale też Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Także tutaj oczywiście chcę przypomnieć, że inwestycja związana z terenami inwestycyjnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego 24 hektary terenów inwestycyjnych w strefie łapy też są ze środków właśnie Regionalnego Programu Operacyjnego. Dobrze, że to jest realizowane i dla łap myślę, że docelowo to jest wielka sprawa. Firmy, nie wiem jak w tej chwili zajęte, już jest zajęta, tak? Zajęta. Także widzimy, że to efekt jest, bo zresztą taki jest warunek tej dofinansowania, żeby było to wykorzystane. Są też w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowane termomodernizacje szkoły podstawowej w Uchowie, siedlica socjoterapeutyczna w Łapach. To też chcę powiedzieć, że dobre wnioski zostały złożone, bo tam akurat w tym konkursie wiele samorządów nie otrzymało wsparcia, także gratuluję. Natomiast też mieliście okazję i skorzystaliście z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na drogi lokalne i też droga Łapy Kołpaki i też około 2,5 miliona dotacji. Też jest to, co w niektórych powiatach niestety ze względu na kryteria też nie mogli skorzystać. No, wam się to udało i bardzo dobrze. Widzę, że też są możliwości wykorzystania, jeżeli chodzi o środki z naszych, które my jakby jesteśmy dysponentem, ale są na infrastrukturę sportową, również z PFRON-u i z totalizatora, także w sumie razem na ten montaż finansowy dał możliwość też sfinansowania dwóch hal w Uchowie, a i w szkole w Osce, także też one już są zrealizowane tutaj we współpracy z Urzędem Marszałkowskim też te inwestycje. No i oczywiście działania już takie bardziej z funduszu społecznego, miękkie, jak to się mówi, też dotacje
jeśli chodzi o zajęcia przedszkola i wiem, że będzie składane na żłobki, bo taka możliwość jest. Tutaj to jest jakby dobrze się wpisuje też w ten program rządowy 500+, można powiedzieć, ale też no, musimy dbać o młodych rodziców, żeby też mieli dobre warunki do pracy, no i wychowania dzieci, bo niestety nasze województwo cały czas mamy ten bilans, jeżeli chodzi o ludność ujemny, migracja następuje i myślę, że różne działania są podejmowane i wy jako samorząd też podejmujecie, no ale nie jest to prosta sprawa, dlatego tutaj wszelkie takie udogodnienia są bardzo potrzebne. No oczywiście też wspieramy kwestie związane z taką integracją społeczną, chodzi o kluby, Centrum Integracji Społecznej, także CCPIS też tutaj jest wspierany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Także widzimy, że ta współpraca bardzo dobrze się układa w wielu kwestiach tych inwestycyjnych, ale nie tylko, tak jak przedstawiłem. I to jest wynik tego, że myślę, że z jednej strony jako Rada wskazujecie dobrze, to powinno być zrobione, a tak myślę, że i urząd dobrze funkcjonuje, na czele z panią burmistrz przygotowuje dobre wnioski. No i oczywiście nie ukrywam, że często tutaj z panią burmistrz się spotykamy i na tym wiele tematów tutaj związanych z łapami rozmawiamy. Także życzyłbym sobie też, żeby inne samorządy też w ten sposób współpracowały. Także jeszcze raz dziękuję za współpracę i myślę, że wiele jeszcze tutaj planów, które dotyczą łap, będą realizowane, bo też i z powiatem białostockim też jest wiele tematów, macie też problem szpitala w łapach. Znaczy, mamy problem, bo to wpisuje się też jakby w cały system no, zdrowotny województwa, znaczy opieki zdrowotnej województwa, no i też tutaj my jako samorząd województwa pewne spojrzenie i rozwiązania też widzimy. Powinno to być też uporządkowane, no ale też w tej chwili czekamy na decyzję z Ministerstwa Zdrowia, żeby uruchomić nasz projekty, nasze działanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla szpitali naszych bądź też powiatowych. Także tutaj nie wszystko zależy od samorządu. No mówi się też, że jest niska realizacja naszego regionalnego programu. Myślę, że tak nie jest, bo jesteśmy na początku, a przykład łap jasno świadczy o tym, że ta realizacja jest w łapach, myślę, że nie wiem, kilkadziesiąt procent już można powiedzieć, jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, bo rzeczywiście to wszystko policzyć, to wykonaliście bardzo dużą pracę i rzeczywiście to wykorzystanie jest dobre, aczkolwiek dla łap cały czas potrzebne są inwestycje, potrzebne są miejsca pracy przede wszystkim, bo warunki macie, można powiedzieć, idealne, jeżeli chodzi o położenie strategiczne z wielu względów i to trzeba wykorzystać teraz, ale przede wszystkim myśleć o przyszłości. Także jeszcze raz dziękuję i jeżeli jakieś pytania są, to proszę bardzo. Dziękuję panu marszałkowi. Może pani powiedzieć jeszcze coś? Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Rado, panie marszałku, panie dyrektorze.
Ja dziękuję bardzo, że dzisiaj możemy się spotkać tutaj, tak żeby pokazać ten ogląd na województwo, ale w kontekście ław. Rzeczywiście, panie marszałku, spotykamy się często, żeby omawiać i tak na takim etapie operacyjnym, uzgodnieniowym, ale i tym strategicznym wiele inicjatyw. Dobrze, że dzisiaj to państwo także możecie zobaczyć, bo rzeczywiście często wspominam, że walczymy niejako z czasem chyba najbardziej, bo jeżeli chodzi o samorządy, jest tylko i wyłącznie współpraca. Czasami trzeba tego uzgodnień czasu, żeby można było mówić o realizacji projektów, ale te projekty, nie oszukujmy się, dla nas najważniejsza jest droga Białystok-Łapy, bo to daje takie wejście do Białegostoku, do rdzenia, tak jak to się ładnie nazywa, ale także istotne jest i tu dobre jest bardzo szerokie spojrzenie pana marszałka, jeżeli chodzi o tę drogę w kierunku także Warszawy, czyli mówimy tutaj o dalszym odcinku Łapy Roszkiewoczki aż do Wysokiego Mazowieckiego, bo to jest nasza trasa dojazd do Warszawy i teraz mamy takie potwierdzenie, że te strategiczne położenie Łap, jak to pan marszałek nazwał, to tylko z uwagi na dobre skomunikowanie i wykorzystanie terenów inwestycyjnych i innych działań da to, że Łapy będą miały szansę się rozwinąć i mam nadzieję, że tutaj te nasze pomysły, które tutaj mamy, znajdą poparcie w samorządzie województwa, bo zdajemy sobie też sprawę, że zarząd województwa musi wybrać te projekty. Województwo jest duże, konkurencja między samorządami jest i to bardzo dobrze, bo projekt musi być wybrany najlepszy. Mamy ze swojej strony na pewno zobowiązujemy się, że po środki będziemy sięgać i zarówno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i z RPO, jak i tych środków z budżetu państwa, które ma w dyspozycji samorząd województwa. I podkreślę jeszcze raz, dziękuję za dobrą współpracę, za tą możliwość takiej systematycznego ustalania, realizowania projektów, bo to chyba jest najważniejsze, bo ta konsekwencja daje nam właśnie te efekty, które teraz widzimy i mamy nadzieję, że z roku na rok będą one bardziej jeszcze widoczne. Zatem, panie marszałku, dziękuję bardzo. Dziękuję, panie burmistrz. Może przyjmę tego formułę, że pan dyrektor Sulima, jeżeli chciał parę słów dodać, czy może pytania? Może nie pana marszałka zapytajmy do końca, wtedy będziemy się uzupełnić. Jasne. Dobra, panie dyrektorze, pan dyrektor zawsze lubi mieć sytuację, zresztą nie pierwszy raz jest u nas, więc wie, jak to wszystko wygląda. Proszę bardzo, otwierającego dyskusję nad przedstawieniem informacji przez pana marszałka i przez panią burmistrz. Ja również dziękuję za to, co samorząd województwa robi dla bo naprawdę tego jest bardzo dużo. I myślę, że to przyniesie efekty, już przynosi, a będzie przynosiło coraz większe efekty i o to chyba nam wszystkim chodzi. Proszę bardzo, zostanę do dyskusji. Proszę bardzo, pan Szygłowicz. Ja na początku chciałbym powiedzieć, że cieszę się bardzo z deklaracji, która padła tutaj z ust pana marszałka. Myślę, że o celowości wykonania tej inwestycji nawet nie trzeba dyskutować, bo wszyscy to rozumiemy, że wykonanie tej inwestycji jest bardzo, ale to bardzo potrzebne. Leży ona w ważnym interesie gminy Łapy. Myślę, że pozwoli na zdecydowanie lepsze skomunikowanie z Białymstokiem. Pozwoli na rozwój naszej gminy, a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo ludziom, którzy codziennie przemieszczają się w kierunku Białegostoku. Bo jak jest to niebezpieczna droga, może o tym świadczyć ilość krzyży, która przy niej się znajduje. Oprócz tego cieszę się również bardzo z ich drugiej rzeczy, że dobrze wygląda, czy nawet bardzo dobrze współpraca Urzędu Miejskiego, pani burmistrz, pana burmistrza z Urzędem Marszałkowskim. Świadczą o tym te środki, które uzyskujemy na inwestycje. Oprócz tego, przede wszystkim z ust pana marszałka padła też bardzo informacja ważna, że wnioski przygotowane przez gminę Łapy są dobrymi wnioskami i merytorycznie stoją na wysokim poziomie, skoro otrzymujemy dofinansowanie. Ja natomiast chciałbym zapytać teraz o taką kwestię techniczną. Nie wiem, czy pana marszałka, czy pana dyrektora. Jak wygląda w tej chwili postępowanie tzw. środowiskowe, przepraszam. Czy już decyzje zostały wydane? Tak, Białystok Łapy. Na jakim etapie jest przygotowanie tej inwestycji już, jeśli chodzi o dokumenty? Dziękuję. Decyzje środowiskowe, droga Białystok-Łapy, że można. Proszę bardzo, pana marszałka. Pan dyrektor, proszę bardzo, pan dyrektor Sulimas. Proszę bardzo, witam państwa serdecznie.
mi już serce zaczęło radować, że ktoś przypomniał o mnie. Pieniędzy dużo miałem, kiedyś wołali, wydawałem, nie miałem gdzie wydawać, teraz pieniędzy dużo miałem, nie miałem gdzie wydawać. Nie wołali się, nic nie chcieli, się myślę, smutno zrobiło, już dwa a to Ramadanta. Odnośnie tej decyzji środowiskowej, mamy wszystko, mało tego, że mamy, też mamy prawo mocne. Wszystko tak jak trzeba. I na odcinek ten od Białegostoku, od samego Wrodnian do Ła, i też mamy decyzję środowiskową już na odcinek ten obejście Ła przez ten Park Narodowy wraz, co jest bardzo istotne, z pozwoleniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wejście w teren Parku Narodowego i przejście terenem Parku Narodowego. Tylko od razu w tym miejscu, bo zaraz nie zapomniał, mam do Państwa prośbę, żebyście, jak to mówią, to, że tak wspomniał, żebyście pomogli. W jakim sensie pomogli? My ze swojej strony zabezpieczymy środki, wykonawstwo, wszystko. Tylko powstał jeden myk. Park Narodowy Narew, mieszcząc się na naszych tutaj terenach, postawił taki warunek, że mamy im kupić 36 hektarów gruntu jako rekompensatę za wejście w park. Dobrze, te grunty są przy drodze, to już jest dobrze, tylko te grunty nie są prywatne, a są gruntami wspólnoty. Kto nic tam nie obrabia, nic nie robi, one leżą, bo leżą. I tak w parku leży, i tak tam park się zajmuje. Tylko kwestia teraz, i to na dyskusję, na późniejszą dyskusję, jakby do tego podejść, czy w ramach współpracy byście to dołożyli do cząstkę i byśmy na otwarciu, czy na biciu szpadła, czy na otwarciu drogi powiedzieli, a to jest ten grunt, to jest wkład Rady Ław. Rady Miasta, dajmy. Panu gminie, mój miasta, bo to jest jedno i drugie powiązane, nie? Jedno i drugie dbajmy. Nie rozbijajmy, bo nawet pójdzie się dodaje. Żebyście jakoś tam cząstkę to wrzucili tego całego gniazda, jak możecie, bo my tam zapłacimy, to nie będzie drogą, bo to jest nieużytek, to jest raz traktowany i w mapach jest jako nieużytek, to kwestia jak do tego podejść, to na marginesie. Decyzja środowiskowa jest, do końca podjął to pytanie, wykonawca jest wyłoniony, ogłoszony to znaczy już i z tego względu, że to jest bardzo duży projekt i on kosztuje ponad 80 milionów, ten kawałek, musi być sprawdzony przez Urząd Zasobniczy UZP. Zamieścimy to w poniedziałek do UZP, UZP ma od 7 do 14 dni sprawdzenie. UZP tylko sprawdza, to jest jego umowę. I to jest optymalizacja budy. Na dzień dzisiejszy idziemy według harmonogramu i jak pamiętacie, ileś tam lat, chyba 6 lat temu u was na sesji powiedziałem, trzeba łapom pomóc, trzeba zrobić dwupasmówkę. I wiecie, jak czasami serce wolne i wasi ludzie mówią, że Sulimula jest przeciwny do tej dwupasmówki. Ale co tam tego? Przepraszam. Ale to gorzej, co jest musiała nie wyładować, zobaczcie. Tak, teraz już pan skończył w tej chwili, tak? Tak, dziękuję. Proszę bardzo, pan Leszek Olewicz. To panie dyrektorze, już tak mówiąc kolokwialnie, to kiedy ta pierwsza łopata zostanie wbita, według pana słów? To znaczy, ja to chciałbym łopatę wbić, nie, bo teraz to jest tak zwany projekt buduj. System. Nie chcę wbijać daty projektowania, no bo trochę nie zręczy. Nie mamy jeszcze zrydu, nie mamy nic, to już łopatę będziemy wbijać. Jakby bez pozwolenia, to nie? Otrzymajmy zryd, podpiszemy umowę z Polską Wschodnią i wbijamy szpadel, a na pewno was zaprosimy na wbić szpadel. Ale tak jeszcze będę przygłosił, mógłby pan tak miano określić się czasowo. 2017 rok, początek. Chciałem zejść z tego tematu, ale pochwalcie, nie udaje mi się. Nie żartuję. To jest przełom lutego marca. Panie dyrektorze, tutaj dodajmy, bo zaraz będzie zaprojektuj, wybuduj aż do Ław. Mówimy o tym odcinku Księżyna-Markowszczyzna. Mamy zaprojektuj, wybuduj. Natomiast druga część Markowszczyzna-Łapy, to dokumentacja techniczna jest decyzja środowiskowa, tak? Pozwolenie zrytowskie jest w trakcie i też jest oceniany wniosek, tak? I jest ogłoszony przetarg na wykonawcę już części budowlanej, tak? Tylko czekamy na decyzję o dofinansowaniu. Tak, panie dyrektorze, to dobrze rozumiem? O tak, żebyśmy tutaj nie poszło takie zrozumienie, że za projekt i budu jest na cały odcinek. A tam wiadomo, przecież słyszeliście, dlaczego tamten odcinek jest z projektu i budy, bo tam czwarty rok tam chodzimy koło tego, to nam cały czas decyzje środowiskowe, co pan wspominał, bombardowali. No ale w końcu doszło do NSA, NSA przyklepało prawomocne i koniec dyskusji.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan Leszek Lewicz. Ja po raz ostatni, zgodnie ze statutem. Panie doktorze, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz zaapelować. Budowa drogi będzie trwała na pewno parę lat, tak jak pan powiedział. Natomiast, żeby pan jeszcze pamiętał o tej drodze, która istnieje, bo ona wymaga jednak takiego oglądu. Ostatnio widziałem, że były prowadzone prace i żeby pan miał to na uwadze, że również przez Łapy przebiega główna arteria, ulica Sikorskiego, należąca do kompetencji pana firmy, tak to nazwę, i żeby prawda, pamiętać o tej drodze i w miarę możliwości, zanim powstanie ta nowa dwupasmówka, aby dokonywać wszelkich możliwych remontów, co na pewno zapewni zdecydowanie większe bezpieczeństwo poruszających się tam ludzi. Dziękuję. Znaczy, no znowu muszę panu powiedzieć taki, przepraszam, nawet wiedząc, że na sesji, jak marszałek będzie, to ulicę Sikorskiego, na to zanetalnie, więc tych liści, to chyba lat, a to mamy czas, przepraszam. Od razu pamiętamy, to też żebyście mieli obraz, że tam, gdzie będziemy robić, a ta droga nie będzie robiona 4-5 lat, żeby było jasne. Ta droga musi być skończona do jesieni 18 roku. 18 roku, do jesieni, musi być skończona. No ładnie, musi być skończona. Nie, żeby też było jasne, to dalej coś dopowiem. Jeżeli rozumiemy z Polski Wschodnie pieniądze, na ten obszar od Ład, obejście Ład do Roszej Włosie, też będzie musiał być skończony do 16 roku, do końca. Bo Polska Wschodnia program obejmuje tylko i wyłącznie do 16 roku. I co się wyrobi, czy nie ma zniknięć. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Proszę bardzo, pan Zemel się myśla. Tutaj, panie doktorze, pan mówi, że do 18 roku ta droga do Łap powinna być zrobiona. A jeśli chodzi o obwodnicę Uchowa, to tutaj wiadomo, bo to ma być spięte z A75. Jak to by było z tą obwodnicą Uchowa wtedy? Obwodnica Uchowa normalnie powstanie, będzie procedury idzie. W umowach jest zapisane, w umowach tych, które poszły do przetargu i ten przetarg, który projektuj, buduj. Już oni, jak będę podpisywał z nimi w tej chwili, mają do 18, przetarg ogłoszony, jak wiecie sami, w przetargu ogłoszony jest zawarty wzór umowy. Też jest napisane, do końca 18 roku zrobić, a ten wiadukt, o którym pan mówi, że ten, który jest na naszym śladzie, my chcieliśmy go w pewnym momencie chciałem go sam robić, jako podlaski zarząd przechodzić. Tylko kolejarze powiedzieli, że to jest magistrala, ona jest robiona z tych pieniędzy kolejowych i oni wolą sami zrobić. Podali nam rzędne, na jakim mamy się dopasować, to oni mogli być. Oni w tej chwili mieli problem z wyłonieniem projektanta. Czy coś źle mówię, pani burmistrz, poprawi? Mieli problem z wyłonieniem projektanta. Oni tam tych pieniędzy nie mają, tyle, że oni nie wiem, czy przerobili znowu. A projektant już jest, właśnie tego zmierzam. Projektant jest i już wchodzi w temat, nie? Tam nie ma, to u nich to zrobić, to będzie szybko. Będą musieli szybko dać środki wydawać. Bo też muszą, pamiętajcie, że jakiś program jest, muszą być zrobione wskaźniki. I muszą w tym kierunku iść. I ten to odcinek na Dełysto też na myśl, że będą musieli zamknąć do 16 roku. Chociaż jakby oni na tego wiaduktu jeszcze byli w trakcie budowy, to nie przeszkadza mi to całkiem, bo ja te bypassy podłączam uchowo. To nie? Z jednej strony podłączam przy smyku, gdzie zamykam, i z drugiej strony, to po starym odcinku nie będzie pojedziemy pół roku, póki nie radzę drogę. Ale to jest domknięte z kolejarzami. Był warunek Urzędu Wojewódzkiego, że nie dostanę z widu, jak kolejarzy nie dadzą mi rzędne. Pojechałem do kolejarzy, dostałem rzędne, dalej swoje rzędne, na jakim posadowy ten wiadomo cały i będzie dobrze. Proszę bardzo, pan Maciej. Nie, bo moje pytanie jest stąd, tutaj, jak tutaj się mówi, już nie poniesie medialnych przynajmniej, tutaj mówimy, to linię Ostrołańka, Łapy, to nie wiem, lata 20, mają być zakończyć się ta inwestycja, dopiero wtedy ruszy dalszy odcinek tej A75, tutaj temu właśnie 18 rok, a tutaj mówi się o 23, to tak troszeczkę rozbieżność tych dat. Tutaj to fajnie, że tak będzie. I tak, mam jeszcze pytanie dotyczące odcinka gdyby tutaj tej drogi przez Łapy Łynki, Łapy Kołpaki. W poprzednich roku tam udało się poszerzyć się pobocze na tym odcinku od wiaduktu do Łapy Łynek. Aczkolwiek, jak to się mówi, tutaj są sygnały od mieszkańców, że jednak to do końca nie jest tak zadowalające, gdyż jest w dalszym ciągu takie zagrożenie dla ruchu pieszego i rowerowego. To nie ma jakich, gdyby po prostu przeprzedzanie, niekiedy pojazdy zjeżdżają na ten pas poszerzający i też stwarza zagrożenie dla mieszkańców. I tutaj tak, mam jeszcze, bo wiadomo, ten odcinek jest od wiaduktu do Łap Łynek, ale teren zabudowany jest do Łap Kołpak.
czy na przykład byłaby taka możliwość, nie wiem, posadowienia tam oddzielnego chodnika, tak żeby gdyby odłączonego tej jezdni na odcinku nie tylko Łynek, to jeszcze do Kołpak, to na pewno wtedy by spełniałoby bezpieczeństwo dla tych mieszkańców, którzy po prostu poruszają się tutaj tak samo do Łap, wiadomo, jakiś tam ruch rowerowo pieszy, a także dzieci do szkoły, bo tutaj grono dzieci właśnie z Łap, Łynek i Kołpak przemieszczają się tutaj czy do gimnazjum w Łapach, czy tutaj do szkoły katolickiej. I do jedynki piesza się do mnie. Już odpowiadam, dwa pytania różne. Dwa pytania różne. Odpowiadam na pierwsze odnośnie bezpieczeństwa. Wybraliśmy ten moduł, że poszerzenie jezdni, bo trochę był tańszy i szybszy wykonanie, powiem tak. I właśnie jest w utrzymaniu. Bo dlaczego w tym utrzymaniu? Potem jak wyjdzie zima, ten śnieg odwalany z jezdni zawala chodnik i nie ma którym wychodzić, trzeba znowu chodnik doczynić. Ale do tego tematu wrócimy. Myślę, że ustalimy tam na razie może jakiś na wiosnę, bo w tej chwili nie mam budżetu na wiosnę. Ustawimy barierki może w jakiś sposób, a to tylko przyjrzymy się, będę. Tylko to my im nauczymy, póki ludzie sami się nie wychowali, przecież sami słyszycie. Stoją ludzie na przystanku, krawężnik, chodnik, przerwa i na przystanku stoją. I wbijacie samochód w przystanek, nie? Jak ktoś jest idioto, to jest idiot, człowieka nie zrobimy, nie zrobimy. Dalej, ja mówię pierwszy raz, pana słyszę, jeszcze tam chodnik robić. Miejsce jest, możemy zrobić. Jakich nie, żeby to nie zrobić. Pani Marcy, jeśli pan pozwoli, pani Sofie, chcę chyba pana wesprzeć w tej sprawie, dlatego potrzebujemy, żeby pani głos dała. Tak, bo to ja już, słuchajcie, dochodzę od ich czasu i w podaniach wszędzie piszę o chodnik, nie o poszerzenie nam pobocza. Bo te pobocze naprawdę, Łynki, praktycznie dzieci należą do szkoły numer 2 i dzieci wszystkie chodzą do szkoły numer 1. Nie ma autobusu, który dowozi dzieci, tylko dzieci chodzą pieszo. Tak samo barierki, czy u nas zostały zrobione 2 przepusty, oczywiście przez województwo. I zamiast barierek są słupki wbite. W tej chwili słupków nie ma. Słupki są powypadane przez samochody cofane. Nie ma. Także to samo będzie. Jak chodnika nie będzie, to i bezpieczeństwa nie będzie, panie dyrektorze. A starość się zbliża, dzieci tyle także. A Łynki są miejscowością rozwijającą się. W ciągu 2 lat powstały 3 nowe domy, bo budowały się w tej chwili, znowu są w planach 2, także wszystko młode małżeństwa, a tym bardziej, że ta podsfera jest zrobiona i wszyscy jadą, podstrefa, przepraszam, ja zawsze mylę. W każdym razie ta podstrefa jest zrobiona i tam jest normalnie ruch okropny. Jadąc według to samo, muszę się pilnować, żeby zhamować i jadą sobie, nawet nie hamują. Przecież w tym roku kobieta została z Kołpak potrącona, to nawet samochód się nie zatrzymał, tylko sobie pojechał. Ona spokojnie poboczem jechała rowerem. A dzieci też rowerami jeżdżą poboczem. Także to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. To już nie to, że niebezpieczne, to jest bardzo. Dziękuję. Pan dyrektor już tutaj coś mówił, jakieś zobowiązania, nie wiem, ale to może... Znaczy, pani sobie pamięta, co pisała, ale to nikt nie będę wspominał tego, bo to nie wypada może. Oj, nie mam wypadku. Może po świętach zrobimy wizję lokalną, spotkamy się, ustalimy, jaki zakres, to, jak my to będziemy widzieć, jak my to zrobimy. Nie ma problemu, tym bardziej, że pan marszałek ktoś mówi, zapraszam. A nagrywany był, to nie tak, że się nie wydawał też. Jeżeli miejsce jest, można zrobić, co nie? No miejsce jest jak najbardziej. No. Także to już macie obiecane. Dziękuję bardzo. Pan dyrektorze, panu marszałkowi. Proszę, jeszcze pan macie się zgodzić. Proszę bardzo. To panie dyrektorze, także dziękuję za takie fajne deklaracje. Tylko, że też apeluję o ten odcinek do Kołpak, co nie? Bo tutaj są dwie miejscowości, Łynki i Kołpaki obok. To faktycznie są tak połączone, że nawet nie widać, gdzie się kończą Kołpaki i zaczynają Łynki. A to jest tylko zrobione do Łynek, a następna jest miejscowość Kołpaki. Także bym prosił, żeby też to uwziąć pod uwagę, żeby na tym całym odcinku Łynki, Kołpaki. I dziękuję jeszcze raz. Proszę bardzo, pani Halina. Pani dyrektorze, a chodnik uchodzi przy ulicy Białostockiej? To znaczy, pamięta pani, kiedy się na sesji mówiłem, tam domagali się asfaltu koło kościoła, że na Dom Boży chlapie, co nie? Mówiłem, że nie zrobię. Ale potem patrzyłem na was, myślę, no jak nie zrobić takiego asfaltu? No zrobiłem zamiast chodnika, nie ukrywam. Zamiast kosztem chodnika zrobiłem asfalt. No i nie wiem, co jest lepsze. Czy lepiej jak na koszcie nie chlapie? Na pewno jest dobry, bardzo dobry. Ale panie dyrektorze, ale ten chodnik też jest bardzo potrzebny mieszkańcom. Bardzo prosimy. Może teraz w ramach tego drugiego budżetu? Nie obiecuję. Tu marszałek mnie nie stuka w nogę, to nie obiecuję. Panie marszałku, bardzo proszę postukać. Zobaczymy, sprawdzimy budżet,
Bo jeszcze raz powiem szczerze, marszałek jest mój narodowy, to może budżetu, bo jest budżet uchwalony. Nie wiemy, na czym stoimy, a wiecie, sam jak tu przecież rady, też wiecie, jak tu budżetem jest. W ciągu jednej rady może być budżet obrócić na koło. Wszystko. Bardzo proszę pamięć. Pamięć mamy, dobra. Nie. Paweł, chcę coś dać, może jeszcze nie. W tej sprawie. Dobrze, czy są jeszcze jakieś państwa? Proszę bardzo, pan Leszek jeszcze by chciał. Tak, proszę bardzo, pan jeszcze tak. Panie marszałku, ja jeszcze takiej jednej kwestii chciałbym się do pana zwrócić. Wiem, że panu podlegają szpitale wojewódzkie w mieście Białymstok, prawda? I chciałbym pana poprosić o takie wsparcie, być może zorganizowanie jakiejś debaty, jakiegoś takiego stołu okrągłego, bo ja myślę, że kwestia szpitala w Łapach jest panu bardzo dobrze znana, był pan na spotkaniu, interesuje się pan, jak słyszę, tym tematem. My mamy deklarację starostwa na temat rozwoju, na temat inwestycji w tym szpitalu. Natomiast ja jeszcze widzę taką furtkę, że być może takie spotkanie z dyrektorami, z dyrektorem naszego szpitala pomogłoby tutaj znaleźć jakąś lukę, bo kto z państwa korzysta z opieki zdrowotnej w Białymstoku, jest ona na wysokim poziomie. Jest tylko jeden mankament, czas oczekiwania. Nawet kwestia SOR-u, przypadek niedawny, gdzie 8 godzin trzeba było czekać na pomoc. I ja zwracam się do pana z taką prośbą, jeśli byłaby taka możliwość, o być może by pod pana patronatem zorganizować takie spotkanie z dyrektorami szpitali, żeby być może znaleźć jakieś pole działania dla naszego szpitala w Łapach. Tutaj na pewno potrzebna jest współpraca ze starostwem, bo starostwo jest organem prowadzącym powiatowy szpital w Łapach. Na pewno myślę, że ze strony naszej, jako radnych Rady Miejskiej w Łapach, ze strony urzędu, pani burmistrz, pana burmistrza, taka chęć spotkania też byłaby wyrażona, bo myślę, że utrzymanie szpitala w Łapach leży również w bardzo ważnym interesie społecznym naszej miejscowości, ale również całego powiatu, który notabene znajduje się w województwie podlaskim, a marszałkiem województwa podlaskiego jest bardzo dostojny, poważany i dotrzymujący słowa pan marszałek Leszczyński. Takie opinie do nas dotarły. Dlatego, panie marszałku, zwracam się, to nie tylko opinia, zwracam się z taką oficjalną prośbą do pana. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana marszałka, do pani Wersoliny? Nie tylko. Proszę bardzo, pani. Dzień dobry. Chciałam zapytać o drogę Szponki Kościelnej. Tam robiona jest nakładka, tak? Mostek, tak, o nakładkę Szponki Kościelnej. Tam tragicznie jest po prostu. Czy... Tak, jakie... Już droga do Łap, tak? Będąc swego czasu u księdza proboszcza na plebanii, ksiądz proboszcz narzekał, że tam przy Topolce jego samochód ciężarowy jest strasznięty, dziury są i zaczynał mu się kościół walić po prostu od tego przyjazdu. W Polsce kościół, w Polsce, i tam szło, zaczynało się tego mostu, na tym moście był taki straszny skok. I zaczynało się tam, zaczęło poprzez przenoszenie tych drgań, doszedł do wniosku, że zrobił most, zobaczymy jak się po moście to zachowa wszystko. Zatem dalej coś robili. Tylko powiem, że też od marszałka wszystko zależy. Jak marszałek powie tak, to ja zrobię, to nie? Bo nigdy nie odmawiam do marszałka. Tylko w czym rzecz? Cała to jest, jak sami wiecie, macie obok starą chałupę. Sorry, tak obrazowo. Macie swój dom stary obok was. Budujecie nowy, nie? U mnie takie. No i niech ten stary inwestuje. Wiadomo, jak ja pójdę nowym śladem, bo połąka pójdzie nowym śladem. Mijamy, ta droga cała, w ogóle ta cała idzie prawie moim śladem, to jest z Białegostoku za tym, gdzie przy miejscowości przechodzimy, nigdzie. Wszędzie jest poza miejscowościami. Markowczyzno wchodzimy, Turyszko wchodzimy, ten i Płonko wchodzimy, Łapy wchodzimy i Roszki Włoski też obchodzimy, nie? Czyli jakby wychodzimy z Roszych Włoczych. I tak na zdrowy, rozsądkowy gospodarski, no wychodziłoby nie robić, nie? Ale przy dobrej współpracy i przy dobrym miękkim sercu pana marszałka, no się uda to załatwić, nie wiem. Pan dyrektor, czy są jeszcze jakieś pytania do pana marszałka, pan dyrektor Sony? Proszę bardzo, panie marszałku.
Szanowni Państwo, tak, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, jeszcze powiem, że tak jak Pan Dyrektor powiedział, jeszcze nie ma uchwalnego budżetu i chcieliśmy więcej na remonty przeznaczyć. No niestety budżet tutaj jest trochę zmniejszony, chociaż i tak jest więcej niż w ubiegłym roku. Dlatego nie wiemy, czy jeszcze nie będzie jakiś cięć. Mam nadzieję, że nie. No ale trzeba pamiętać, że tutaj marszałek ma miękkie serce, ale musi patrzeć na całe województwo. I tych potrzeb remontowych jest naprawdę bardzo dużo i staramy się w miarę racjonalnie do tego podchodzić, bo tam, gdzie rzeczywiście bezpieczeństwo to przede wszystkim zabezpieczyć trzeba, no ale też wiele dróg jest w stanie fatalnym i też no, trzeba to remontować, chociaż te dziury łatać, nie? I mówię o inwestycjach, bo te inwestycje w tym programie, który zresztą w poprzedniej perspektywie też zrobiliśmy bardzo dużo inwestycji w drogach wojewódzkich, no a teraz jeżeli nam się, mam nadzieję, że powiedzie tutaj z programu Polski Wschodniej, te wnioski zostaną, umowy zostaną podpisane, bo tutaj podkreślę, że też współpracujemy na bieżąco z wojewodą, z urzędem wojewódzkim, żeby były wydane właśnie pozwolenia budowy, tak zwane zridy, w terminie właśnie do luty marzec. Tutaj terminy są w tym względzie dosyć wyśrubowane, no ale mam nadzieję, że tutaj z urzędem wojewódzkim to dotkniemy tak, że to się uda i podpiszemy te umowy, to będzie inwestycja ponad 400 milionów w tych granicach. To jest bardzo duża kwota, która no, jeżeli nie byłaby zrealizowana z programu Polski Wschodniej, to nam rozkłada w ogóle finansowanie dalej następnych dróg wojewódzkich z naszego regionalnego programu. Także tu walczymy o ten program Polski Wschodniej. Natomiast jeżeli chodzi o szpital w Łapach, to przede wszystkim no jest, my mamy w swoim zarządzie szpitale wojewódzkie, w sumie to jest 13 jednostek ochrony zdrowia różnych, które też no, są problemy różne. To jest finansowanie przede wszystkim dużo niewiadomych, jak będą w przyszłości kontrakty z NFZ-em i tutaj szpitale mają dużo nadwykonań i nie wiemy jeszcze, jak będą sfinansowane, szczególnie szpital wojewódzki na Śniadeczce, tak zwana nasza. Także ten czas oczekiwania, no chcemy, żeby był maksymalnie krótki, no ale czasami rzeczywiście no, są przypadki, że nie stajemy na wysokości zadania, no ale to jest problem ogólnie w Polsce, służby zdrowia, jak ten problem rozwiązać. My jako samorządy sami tego nie rozwiążemy, bo tutaj jeszcze rząd nam zafundował taką ustawę, że jeżeli będą ujemne wyniki finansowe, będziemy mogli pokryć ze swojego budżetu, co dla nas jako samorząd województwa, my mamy bardzo skromny budżet. Województwo nasze no nie jest bogatym województwem, bo własnych dochodów z podatków mamy stosunkowo mało w stosunku do dotacji. Dotacje mamy dzięki Bogu większe w porównaniu do innych województw, no bo to wynika z tego, że firmy, które są w naszym województwie, nie są dużymi firmami. Pierwsza jest Megowita, ona jest 50, któraś tam Blackpool dalej jest w pierwszej setce, to jest kilka firm tylko z naszego województwa, czyli świadczy o tym, że cały czas musimy
no, tutaj prosić o wsparcie. Także jeżeli ktoś mówi, że nam, bo też takie są dyskusje na temat środków unijnych i Unii Europejskiej, to muszę wam powiedzieć, że gro inwestycji w województwie jest właśnie robionych ze środków unijnych i ten budżet na przykład na przyszły rok to praktycznie połowa środków to będą środki unijne w naszym budżecie. Tak jak mówił was. Także no naprawdę trzeba z rozwagą podchodzić do spraw związanych. Jeżeli programy unijne się skończą, będziemy mieć oczywiście programy unijne mają dać nam szansę właśnie rozwoju, żeby stworzyć firmy, miejsca pracy, generować tutaj u nas dochody i wtedy nam ta pomoc już będzie mniej potrzebna. Obyśmy w tej perspektywie 2023 roku to wykonali. Także ze szpitalem tutaj w łapach oczywiście zobaczymy, no ja jestem też za tym, żeby szpital funkcjonował, że też trzeba racjonalnie do tego podchodzić. Natomiast decyzje w tej chwili to są u wojewody w tej kwestii przede wszystkim. Jest taki, został wprowadzony też program, ocena inwestycji opieki zdrowotnej, tak zwanej OBISZ. To właśnie wojewoda będzie przygotował, gdzie jakie inwestycje będą w pierwszej kolejności realizowane. My natomiast oczywiście chcemy naszego programu operacyjnego, przede wszystkim swoje jednostki, żeby skorzystały ze wsparcia, ale oczywiście też tam, gdzie będzie to możliwe, też szpitale powiatowe. Także myślę, że tutaj szpital w Łapach też będzie miał taką szansę. No i na koniec chcę powiedzieć, że polityka jest no, dosyć istotna, a jeżeli chodzi o naszą sytuację polityczną, sami wiecie, że samorządy, w tej chwili koalicja jest PSL, Platforma, rząd Prawo i Sprawiedliwość, ale jak widzicie tutaj ja staram się współpracować niezależnie od polityki, bo jestem marszałkiem całego województwa, zarząd też i te działania, które możemy zrobić niezależnie od polityki, to próbuję realizować. I tak staram się podchodzić, bo tutaj też no, ktoś na mnie też i głosował, ale niezależnie kto głosował, to marszałkiem powinno się być całego województwa, dlatego staram się patrzeć na to też racjonalnie, niezależnie od polityki tam gdzie się da. No ale myślę, że my, patrząc na przykład Łap, myślę, że wiele można zrobić, niezależnie od polityki. Także dziękuję raz jeszcze bardzo. Ja przepraszam, pożegnam Państwa, ponieważ muszę lecieć aż do Suwałk, bo tam też jest spotkanie i myślę, że jeszcze będzie okazja to. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że cały raz przyjęli święta koła i zapraszamy częściej. No może zapraszamy serdecznie, nawet nie na sesję, ale po prostu do urzędu czy do Rady Miejskiej. Dziękuję ślicznie, dziękuję jeszcze raz. Proszę Państwa, myślę, że zrobimy przerwę tak z 10 minut, żebyśmy sobie pozostałe tematy z sesji dalej nie mieli. Dziękuję bardzo.